8. Liga Mistrzów. Witamy w 5. zaległym odcinku 8. Ligi Mistrzów. Dziś wydanie specjalne, relacja tylko z jednego pojedynku, ale za to jakiego? El Kartoflicho, czyli mecz o przedostatnie miejsce w warszawskiej klasie B. Starcie godnych siebie rywali. Z jednej strony Farmacja Tarchomin. I od razu popatrzmy na wykres formy tej drużyny na przestrzeni sezonu. Forma stała, ale zdobycz punktowa mocno średnia. Co kolejka 0. A teraz wykres formy zespołu Coco Jambo. Tu widoczny jest przyrost zdobyczy punktowej pod koniec rundy. W ostatniej kolejce Coco Jambo zremisowało bowiem z rezerwami MKS Hutnik Warszawa 2-2 i zdobyło pierwszy historyczny punkt. W jakim stanie są wasze wątroby po tym punkcie ostatnim? Wątroby u nas są w dobrym stanie, szybko się regenerujemy. Co weekend są trenowane, także... Czy dzisiaj macie trenera? No niestety mamy. Niestety jest. No ale trudno, może chociaż remisik się uda. Statystyki są takie. Na 10 meczach pan był i było 10 porażek. Na jednym meczu pana nie było i był punkt. No i jakby dzisiaj nie udało się wygrać, to jaki można było wniosek z tego wyciągnąć? No taki, że powinien grać bez trenera. Zobaczymy, co z tego będzie. To znaczy my już wiemy, że my wygramy, ale czy w ogóle formacja się pojawi w pełnym składzie, to jest dla nas ważne. Podobno macie jakąś frekwencję wyjebistą dzisiaj. No dzisiaj rekord. Ilu? 15. Znaczy 4 w drodze, ale ogólnie 15. Jest. Ale wygląda nasza rozgrzewka. Kurwa, kurczę, ale jest! Jakie wy mieliście w ogóle założenia przed sezonem, że ile punktów na trzaskacie? Celem było spokojne utrzymanie i jesteśmy na dobrej. Zwłaszcza, że z tej ligi nie można spaść. Dokładnie. No, uważaj, 5 minut się zajebmy i 10 minut odpoczynku. Dobrze, że masz pojęcie rozgrzewki. Tylko Waldemar, że Polska oczekuje zakładu kolejnego. Proponuję tak, jeżeli Coco Jambo wygra, to pan się boi na 0. Nie jest to możliwe, bo kiedyś to chodziłem do fryzjera co 1,5 roku, a teraz chodzę co rok. Jak prognoza wyników? Czyli ja rozumiem, że prognoza wyników jest taka na 3-3. Rozpoczynamy El Kartoflicho. Skrót skomentuje dla nas Radosław, niedoszły informatyk. Czy pan arbiter udźwignie ciężar takiego pojedynku? Wtedy będzie najlepiej. Witam Państwa bardzo serdecznie, tu niedoszły informatyk Radosław przeprowadzą dla Państwa relację w trybie awaryjnym. Na początek wielkie propsy dla wszystkich aktywnych użytkowników. W wydarzeniu wzięło bowiem udział ponad 350 userów. Pierwszy gwizdek i od razu followersi gospodarzy prezentują swoje pierwsze demo. Oj, przypomniały się stare dobre czasy Atari. Pierwszy raz na meczu Coco Jambo. Marzyłem o tym, żeby być na meczu Coco Jambo. Właśnie realizuję swoje marzenie. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Oto druga minuta spotkania i od razu błąd krytyczny pod bramką Coco Jambo. Wysypał się calutki plik konfiguracyjny gospodarzy i Farmacja wychodzi na prowadzenie. Dobrze Państwo wiedzą, że w B-klasie wykorzystane sytuacje potrafią się zemścić. I tak właśnie było. 17 minuta pojedynku, Coco Jambo loguje się w okolicach pola karnego gości. Piękne wyrównanie do lewej i followersi kokosów mogą dodać tę akcję do ulubionych. A to, co zobaczyliśmy minutę później, to jest tak zwana brama domyślna. Takim wodotryskom zawsze daje lajka. Warto odświeżyć sobie to trafienie. No to F5. Kolejna minuta to dowód na to, jak ważne jest dobre pozycjonowanie. Odbity strzał i nieźle wypozycjonowany napastnik Coco Jambo podwyższa na 3-1. 3 bramki Coco Jambo w 3 minuty. Przy takim obrocie sprawy do ataków rusza Farmacja. Autor tego strzału z pewnością chciałby jednak, aby był on widoczny co najwyżej dla jego znajomych. Kolejna próba według tego samego template'a. Najlepiej chyba wrzucić ten klip do kosza i opróżnić. Przenosimy się po drugą bramkę. Zawodnik Coco Jambo linkuje na prawo. Szybki forward na lewą stronę i liczbę bramek po stronie Coco Jambo inkrementujemy o 1. 4-1. Ostatnia minuta przed restartem. Napastnik Farmacji fauluje bramkarza Coco Jambo, a że działo się to w polu karnym, sędzia nie miał wyjścia. Karny. Całe szczęście, że mimo brutalności zagrania nie doszło do awarii dysku. Początkowo wydawało się, że golkiper kokosów całkiem nieźle ustawił firewalla, ale strzelec, jak widać, obszedł te zabezpieczenia. Pierwsza połowa kończy się złamaniem etykiety przez followersów drużyny gości. Jest 4:2. Chwila przerwy na autokorektę w ustawieniach, a to idealny moment, aby zrobić sobie sweet focie z panem Waldemarem. Dobra. Jeszcze moje bym robił, co? Z panem Włodzimierzem. Waldemarem! Panie Waldemarze, jak Coco Jambo dzisiaj wygra, to... To będzie tylko niespodzianka, proszę pana. Ale co pan zrobi? Nic nie zrobię, proszę pana, bo dzisiaj jest zimno. Początek drugich 45 minut i Coco Jambo od razu testuje poziom dostępu do bramki gości. Jest nieźle, robi się więc 5:2. Skoro algorytm zadziałał, zastosowano metodę kopiuj w klej. 60 sekund później Coco Jambo prowadzi już 6:2. A teraz zobaczą państwo, co daje dobrze dobrany akcelerator. 7:2 dla kokosów. Tu musiała być jakaś reakcja ze strony gości. Pora przetestować więc sterowniki zewnętrzne. To historyczna chwila. Po raz pierwszy w sezonie Farmacja dokonuje trzeciej zmiany. I od razu jest efekt. Udało znaleźć się baga w defensywie gospodarzy i jest już tylko 7:3. Chwilę później followersi Farmacji zawieszają system. Mecz przerwany. Skandal. Ja widzę. Pan kwalifikator wpisze, że za mało rad. Trzeba wpisać. To jest właśnie skandal. Oby jednak zakończyły się bez banów. Ciekawy eksperyment przeprowadził obrońca Coco Jambo Nielotnik. Zawędrował na pole karne gości i sprawdził, czy i on przypadkiem nie ma dzisiaj uprawnień do strzelenia gola. Okazało się, że ma. Dostałem szansę od trenera. Uwierzył we mnie po pół roku. Pierwszy mecz najważniejszy. Nawet nie wiem, jak się tam znalazłem. Po prostu dostawiłem nogę i bramka. Bramkę dedykuję Krysi Bańkowskiej. Panie Waldemarze, pan się stawia podobno. Stawiam, tak, stawiam się. Ostatnia minuta spotkania. Idzie kwerenda w pole karne kokosów i jest już tylko 8:4. Chwilę później arbiter jednak gwiznął po raz ostatni i już można było wylogować się do życia. Pierwsza historyczna wygrana Coco Jambo stała się faktem. Można było rozpocząć akcję tak zwanego przepełniania bufora. Ale... super. Jednej rzeczy im brakuje. Nie poddajemy się. Skuteczność. Nie. Wiary. Myślę, że jak pochodzą na rekolekcje jakieś kółka różańcowe, to wtedy będziemy na wiosnę wszystko wygrywać. Szczerze mówiąc, to te dwie drużyny nie zasługują na te miejsca, na których są. The best team in the world. The best team in the world. Mówi wam to coś? Oni się powinni bić o awans i w ogóle to oni powinni awansować, nie bić się o awans.